Cześć, moi drodzy, witam Was w odcinku poświęcony rowerom elektrycznym. Dzisiaj założymy sobie to cudo. Jest to TSDZ 2 w wersji B. Tak, wersji B. Tutaj macie wersji A. Na pierwszy rzut oka możecie zobaczyć, czym się różni wyglądem kopułki. Tu macie takie wzorki, tu takie. Ale główne zmiany zaszły tutaj wewnątrz. Wszystkie zmiany możecie zobaczyć w linku na mojej stronie, w dziale Download. Tam macie PDF ze specyfikacją zmian właśnie w TSDZ-cie w wersji B. Także nie będę Was zanudzał, poczytajcie sobie, zobaczcie. A ja dzisiaj będę to zakładał, więc kamerę na głowę i działamy. No tak, już Wam mówiłem, silniczek, zobaczcie, na pierwszy rzut oka, no niczym się nie różni. Nie będę Wam pokazywał szczegółowo wszystkich etapów zakładania. Chodzi mi generalnie o osprzęt, ponieważ właśnie zdemontowałem TSDZ-a z tego roweru, gdzie będę zakładał właśnie w wersji B też TSDZ-a. Pokażę Wam tylko montaż, osadzenie samego silnika, podłączenie kabli, krótko mówię, ale to później. No bo to już robiłem. Odsyłam Was do filmu. Tutaj Wam teraz wkleję do jakiego filmu, gdzie montowałem i szczegółowo, krok po kroku, już tam było wszystko pokazane. Tutaj skupimy się tylko na instalacji tegoż tu silniczka. No to zaczynamy. Zobaczcie, on jest bajecznie prosty do podłączenia. On ma tylko do podłączenia trzy przewody. Zasilający. O, tutaj jest przewód... manetka, wyświetlacz, no całe sterowanie, no i tutaj prędkościomierz. Prędkościomierz już mam założony w tym rowerze, siedzi sobie, o, dokładnie tutaj. Magnesik też, jak widzicie, jest. Także, no mówię, wszystkiego nie będę pokazywał, pokrótce, tylko później Wam omówię, co i jak. Przepraszam za brud, jaki tutaj widzicie na tym rowerze. Wiecie, ja tutaj nie będę upiększał niczego, ten rower jest w ciągłym użytku, wygląda tak, jak wygląda i tak ma wyglądać. To jest dla zwykłego śmiertelnika, a nie lukrowany cukierek. Na sam wpierw ściągamy tą tutaj, o, lokatkę. O. Odkręcam ją, ponieważ ja już mam tutaj ją założoną, ale zaraz do tego dojdziemy. To jest taki stabilizator, żeby Wam się silnik nie przekręcał. Fajna opcja, bo w porównaniu do Bafanga, Bafang tego nie ma i tam potrafi się obkręcać, a to po prostu zapierając się tutaj, o, jak widzicie, pod spodem, jest przykręcone do ramy sztywno, więc nawet jak Wam poluzuje się centralna nakrętka, tak jak to bywało w Bafangu, silnik Wam się nie obróci. Nie będę Wam omawiał też, jak wyciągnąć Wasze stare korby, jak ściągamy suport, też możecie zobaczyć w wspomnianym wcześniej filmie. No bajeczna sprawa, odkręcacie korbę, klucz specjalny, tutaj taki musicie odkręcić i wyciągacie, żadna filozofia. Słuchajcie, jeżeli chcecie kupić tego typu silniczek, czy silnik hub kole montowany, to zapraszam Was na stronę esolbike.com, gdzie trwa aktualnie zarąbista promocyjka na bardzo fajne zestawy. Dodatkowo macie kod rabatowy od firmy esolbike.com dla moich widzów, opiewające na 60 do 90 euro. Także to jest kupa siana. To jest tu kupa siana. Promocyjka trwa aktualnie do końca marca, także jeżeli ktoś chce kupić TSDZ-a dwójeczkę, to go kupi 60 euro taniej. Silnik hub 90 euro taniej. Także zachęcam, wejdźcie, wszystkie linki znajdziecie na dole oraz na mojej stronie marcinmarcin.pl w dziale rabaty sklep. Także wchodźcie, kupujcie, bo sezon już puka, puka wielką pięścią w drzwi. Się robi coraz cieplej, a dzisiaj jest naprawdę bardzo ciepło. I ja będę skakiwał na tą maszynkę już niebawem. Także jeszcze raz zachęcam, spójrzcie na linki i jak się zastanawiacie, czy kupić, 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 kupić. Odkręcamy sobie nakrętkę centralną. Odkręcamy taką blokadę, dajmy to tu, tu, odkręcamy tutaj blokadę, jeszcze jedną, zważając na to, że tutaj są podkładki, nie, aluminiowe, żeby ich nie pogubić, to są takie dystanse, one są potrzebne, cyk, cyk, kładziemy sobie z boczku, no i teraz mamy gotowy silnik do montażu. Zanim wsadzimy silnik w otwór, proponuję go wyczyścić oraz nasmarować smarem.
Ja akurat mam bardzo drogi Mobile Graz 28, ale nie musi tutaj taki być. Ja po prostu smaruję taki, bo taki mam. A po co smarujesz? A no po to, żeby to żadna wilgoć nie weszła, bo wiecie, żeby tam no żeby było po prostu cacy, o, że tak powiem. Niektórzy tego nie robią, ja to robię zawsze. No i dobra. No i co? Prosta sprawa, wsuwamy silnik w otwór. W ten oto sposób. Idę na drugą stronę. Ja niestety muszę puścić tutaj do hamulca wężyk, bo on jest zbyt gruby na zewnątrz, bo tutaj mi nie przechodzi pod spodem niestety. I teraz tak, zakładamy tą oto podkładeczkę w ten oto sposób, nie? Takim tym cyckiem w tą stronę do tylnego koła. A, tak zrobimy. O. Cyk, fuch. Teraz najtrudniejsza rzecz, bo trzeba te podkładki tam nanizać, żeby nam nie pospadało, to jakoś to trzeba zrobić tak specjalistycznie, pewnie mi spadnie z parę razy, jeszcze tu mi przeszkadza ta linka. A właśnie o tym mówię, najlepiej tak po peluszku. O, cyk, fuch, teraz kluczyk. Jedna załapana, teraz z drugiej mańki, tutaj lepszy chyba widok jest. O, cyk, fuch, śrubek i dokręcamy. Na razie tak, wiecie, z wyczuciem, co nie? Tą blokadę musimy wsadzić o w ten oto sposób. Ten talerzyk na dół tutaj wchodzi, a to musimy przykręcić tam do silniczka. O, jak już włożymy, to musi się to oprzeć w tą stronę, wiecie? Tu macie takie łoże, tu takie stopki, no nie widać tego. Później wam pokażę. Takie stopki, to się musi oprzeć praktycznie, o, tu do zera. Dokręcamy. O, teraz można tutaj jeszcze... Jest bardzo ciężkie miejsce do przykręcania, no ale co zrobić? No takie miejsce dupowate jest, ale gwarantuję wam, że jak to dokręcicie, to nie ma bata, że ten motor się przekręci. Nawet o pół milimetra. W waszych rowerach może oczywiście to być inaczej, nie? Dobra, myślę, że to starczy. Teraz dokręcamy te. Tak z uczuciem. No i na sam koniec dokręcamy tu. O, i jest ok. Teraz na sam koniec bierzemy nakrętkę centralną. Oczywiście to wezmę, wyluzuję, bo tutaj to sobie muszę puścić. O, nakrętka centralna zwieńcza nasze dzieło montażu. Bierzemy klucz dołączony do zestawu i po prostu dokręcamy. I teraz tutaj uwaga taka. Nie musicie dowalać, ile wam Bozia dała, chodzi mi o dokręcenie, ponieważ w przeciwieństwie do Bafanga tutaj nie odkręci to się wam praktycznie w ogóle. Starczy w ten sposób. Jak mówię, to się w ogóle nie odkręci. Voila! Motor założony. Teraz wam pokażę szczegółowo, jak to wygląda z bliska. Tak to powinno wyglądać. Tu nie patrzę na ten mój ten wynalazek z moim z przewodem hamulcowym, no ale nie mogłem go inaczej puścić, więc on tu sobie będzie siedział elegancko, to w niczym nie przeszkadza. A o, blokadka jest założona tak, widzicie? Tu to jest oparte. Tu jest oparte i to wam gwarantuje, że to się nie obróci, ponieważ tu dokręcenie i ściągnięcie to tego kopyta powiedzmy, powoduje to, że to jest dociśnięte do ramy i nie ma prawa to się obrócić w żaden sposób. A tu wygląda tak. Podkładeczki, śrubeczki,
i śruba centralna jako finish. Pozostało zainstalować geje. Mamy gej lewy, gej prawy. Nie mogę mówić tego słowa na P, bo YouTube tnie, wiecie, za obrażanie uczuć i tak dalej. No taki jest YouTube niestety. Także zakładamy dwa geje, lewy, prawy. Ja już mam, no bo jak już mówiłem wcześniej, miałem tutaj TSDZ2, no w tym tutaj się nic nie zmieniło, więc bez sensu, żebym przekładał stąd geje do nowych ramion, więc nowe ramiona zostaną tutaj, a zakładamy sobie geje na silnik. Skoro już jestem z tej strony, to zakładam lewego na lewego. Patrzymy, lewy to lewy, to jakbyśmy siedzieli na rowerze, nie? To po lewej stronie to musi być to, czyli tak jak siedzicie, lewa strona. No i zakładamy. Wcześniej oczywiście odkręcając tam oto śrubeczkę, którą ja już odkręciłem. Cyk. Tu żadnej filozofii nie ma. Kręcimy do wyczuwalnego oporu, bez przesady. Mam grzechotkę gdzieś, ale nie chcę mi się wyciągać. I już. Już mamy. Ok. No to generalnie tak wygląda montaż silnika. No teraz wam pokażę czujnik. Czujnik. Tu macie czujnik, widzicie, on jest taki sam, który ja mam tutaj założony w tym oto miejscu. No dokładnie jest to samo. Montuje się go po prostu. Ja akurat w tym miejscu zamontowałem magnesik. To jest drugi magnesik. Słuchajcie, widzicie, tak jest zamontowany i to działa w takiej odległości. O, tu jest drugi magnesik, no bo jak nie znacie, no to ja wykorzystuję ten rower do różnych silników. Ten akurat jest od Bafanga, więc nie będę tego ściągał, bo kiedyś tu Bafang wróci. No i nie mówię, nie ma sensu zakładać ten czujnik, skoro tu mam założony taki sam. Całą wiązkę tutaj jest wiązka do wyświetlacza. Do tego zaraz przejdziemy, jak rower przewrócę na drugą stronę. Tutaj macie wtyczkę. Nie pomylicie, bo każda wtyczka po prostu jest inna, a są tylko aż trzy. Taka, taka i oczywiście XT60 do podłączenia baterii. No to co? Podłączamy, żeby to jakieś tam z jajem było, to tak zróbmy tutaj sobie w dół. Strzałeczki tutaj są oczywiście mało widoczne, tego nie zobaczycie. Jest połączone. Ok, teraz szukamy. Co tu jest? To jest to. Widzicie? Taka wtyczunia z taką wtyczunią. Inaczej nie włożycie. Tu jest spłaszczenie. Cyk! Kabel napięciowy. Najpierw sobie puścimy. O, jest tu sporo miejsca. Ciasno tu. Dobra, wciskamy sobie. Teoretycznie mamy wszystko gotowe. Można rower odwrócić. Ja się tylko tu zabezpieczę tyrtytką, jedną, drugą, żeby tu, wiecie, nie tarło około. Obracam rower i objaśniam wam dalej. Jak możecie zobaczyć, elegancko do tyłu chodzi. To jest też odpowiedź dla ludzi, którzy się pytali, czy można zastosować hamulec, takie zwane torpedo, ta z tyłu, nie? Nie można. W DSDZ-cie dwójce, jak i w Bafangu, nie można, bo do tyłu jest sprzęgło i nie zahamujecie. Dobra, ale mniejsza o to. Kabelki widzieliście, podłączyłem, łańcuch też już założyłem. Dla ciekawskich, jak widzicie, ja mam spiętego TSDZ-a dwójeczkę z piastą wielobiegową Alpha N8. Używałem go na poprzednim TSDZ-cie, używałem jej także w Bafangu 750 i świetnie sobie dawała radę. Możecie zobaczyć sobie moje filmy inne. Pomijając ten burz kabli tutaj, to jest tak dlatego, że ten rower już miał nie jeden silnik na sobie i po prostu ja tych kabli nie chowam, bo co chwila zmieniam. Pomijając tą kamerę tutaj, to jest mało istotne. Wyświetlacz. Wiecie, muszę jakoś przejść, bałagan tutaj. Wyświetlaczyk, jak widzicie, już założyłem. Tego też wam nie pokazywałem, jak się to zakłada. To jest mój stary wyświetlacz z TSDZ-a dwójeczki, który tutaj był VLCD5 w zestawie. Tamtym w zestawie jest dokładnie to samo, więc nie zakładałem. Manetka założona. Manetka oczywiście podpięta jest tutaj, bo te VLCD5 ma takie fajne porty wejścia. Środkowy służy do podłączenia manetki. Któryś z tych dwóch, nie pamiętam, do pilota, którego ja tutaj nie zainstalowałem. Zaraz powiem dlaczego. No i trzeci do hamulców. No,
czujników, hamulców. Też ich tutaj nie montowałem, ponieważ, no, jak mówię, zmieniam co chwila silniki na inne. Pilota nie zamocowałem z tego względu, że wszystkie przyciski na pilocie są też i tutaj w wyświetlaczu, więc jak dla mnie nie ma to żadnego sensu, ale jak ktoś chce, to sobie może tutaj pod ręką mieć. Nie wystarcza to, co jest tutaj. Jeżeli chcecie zobaczyć pełen montaż taki od początku do końca ze ściąganiem starych gejów, wszystko, no mówię, od początku, to tutaj macie w tym oto filmie wszystko pokazane krok po kroku. Tutaj tylko tak pobieżnie, bo to jest zmiana na TSDZ-2 w wersji B. Będziemy sobie go testować w następnych odcinkach, ale zobaczmy, czy wszystko działa. Podłączyłem sobie na stole, jak widzicie, bateryjkę. Aha, nie zapomnijcie oczywiście nakleić naklejeczkę legalności. Dobra, włączamy drugi obieg. Jak pamiętacie, ten włącznik to mi służył do baterii wewnętrznej i baterii zewnętrznej, gdzie w tej chwili podłączyłem to przez kabel tutaj. No, włączyło się i teraz uwaga, clue, czy załączy się silnik. Żeby załączyć, przyciskamy ten przycisk. Działa! Działa wszystko jak należy. Zobaczmy, czy manetka zadziała. Uwaga. Działa. Odchylę go trochę na nóżce. No, działa wyśmienicie. O, powiem wam, że już widzę, że ten czujnik tensometryczny zupełnie inaczej działa niż, patrzcie, niż w TSDZ-2 tym zwykłym. Teraz nastawiłem na, to jest, co tu jest, jak to się nazywa? No, nastawiłem na turbo, czyli największą moc. I patrzcie, kręcę delikatnie, nic się nie dzieje. Mocniej zacznę kręcić. Słyszycie? Od razu zaczyna działać. Także to wszystko działa. Nie ma siodełka, bo siodełko też używam do innych rowerów zamiennie, ponieważ tam mam sztycę Schulza G2. Bardzo dobra amortyzująca sztyca i tam używam. Kurde, zupełnie inaczej chodzi. Już tak widzę na sucho, zupełnie inaczej chodzi niż poprzednia wersja TSDZ-2. I już się nie mogę doczekać testów. Czekam tylko, niż się troszeczkę cieplej zrobi, bo to wtedy jest lepiej, nie? Ale coś czuję, że tu poszli z oprogramowaniem troszeczkę inaczej. Coś tu jest nazmieniane w oprogramowaniu, ale wszystko to sprawdzimy. No, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to łapeczkę w górę dla zasięgów większych, bo bezlitosne algorytmy YouTube'a są bezlitosne, no po prostu. Także zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się. Cześć!